Odkąd tylko pamiętam, zawsze chciałem podróżować i zwiedzać świat, poznawać różne kultury i doświadczać wszystkiego, co Ziemia ma do zaoferowania. Nie mogłem sobie wyobrazić przeżycia własnego życia tylko i wyłącznie w jednym miejscu na Ziemi. A poza Stanami Zjednoczonymi tak to właśnie wyglądało. Jednak wiadomo, że potrzeba do tego pieniędzy. Ale czy na pewno? W tym odcinku pokażę Ci, jak za 0 zł przetrwałem w Hiszpanii przez 6 dni. Ale oprócz przeżycia tam mam do wykonania jeszcze 5 zadań. Ze sobą mam tylko plecak i kumpla. Hiszpania w strachu. Od czasu lotu dostałem miejsce obok jakiegoś randomowego faceta, ale wyszła z tego... Fajna rozmowa. Z panem Krzysztofem. Nie chciał, żebym mówił mu na pan. 30 lat w Hiszpanii, to fajny człowiek. Dwa lata dużo. Opowiadał mi, jak w moim wieku wyleciał i już został na stałe. Ale gadaliśmy na wiele grubych tematów, serio. To jest podprogowa dominacja. Z Krzysztofem gadałem cały lot, czyli jakieś 3,5 godziny. Podczas gadki dowiedziałem się, że prowadzi swój biznes w Hiszpanii i zdradził mi właśnie kilka smaczków biznesowych. Ja powiedziałem natomiast o moim kanale na YouTube, na który właśnie nagrywam ten odcinek z Hiszpanią za 0 zł. Krzysztof postanowił poratować nas na starcie kwotą 20 euro, tak więc start zapowiadał się nieźle. Rozmawialiśmy ze sobą tyle, ile trwał lot. No i w końcu wylądowaliśmy. Yo, już w Hiszpanii! Totalnie inny powietrze. Man. O, Valencia, Madryt. Jak się jaram w Hiszpanii, kurwa. Przy locie do Hiszpanii musieliśmy opracować plan, a mianowicie znaleźć znajomych. Jesteśmy na lotnisku teraz, ogarniamy Tinder, żeby znaleźć jakieś ludzi tam, dziewczyny czy cokolwiek, żeby pokazali nam, jak to żyć i może ktoś nas przygarnie, bo... Ile masz? 3 bułki? Tak. Każdy z nas ma tylko 3 bułki, nic więcej. Wszystko musimy sobie zorganizować. Postanowiliśmy odpalić Tindera i trochę poszukać. Jednak nic konkretnego nie udało się ogarnąć. Plan taki, założyliśmy Tindery. Czekamy, aż pierwsze pary powstaną. To jest nasz cel, dotrzeć na uniwersytet, ponieważ chcemy spotkać jakichś studentów, którzy mówią po angielsku. Bo głównie oni tam potrafią mówić po angielsku. Większość Hiszpanów raczej tego nie potrafi. I ponoć najbardziej opłacalna opcja, żeby tutaj podróżować, to jest właśnie metro. Kosztuje to jakieś 13 dolarów, nie, 11 euro chyba. Nie mam pojęcia. Zioma, którego spotkałem w samolocie, którego wam pokazałem przed chwilą, pytał, czy chcemy w sumie jakieś siano na start. Powiedziałem, czy coś będę mówił winien za to. On powiedział, że nie. Widać było, że chłopiec przy kasie po prostu dał nam, dał mi w sumie, bo Paweł się nie dosiadł. 20 dolców na start, powiedział, dobra, to masz tutaj, kupić sobie jakieś jedzenie na starcie czy coś i... Za te pieniądze kupiliśmy bilet na metro pod uniwersytetem. Byłem na go tu Alameda. Alright, so how much we have to pay? For two, yeah? 6 euro. Okay, alright. Kupiliśmy bilety na metro. Pierwsze co kupiliśmy, to jest 20 euro od chłopa. Także spoko w sumie start. Czy ty jesteś świadomy tego, że my przyjechaliśmy tutaj na 5 nocy i nie mamy totalnie żadnego noclegu? I nie mamy siana, jeszcze nas to nie rusza jakoś, ale myślę, że to pierwsza nocka zweryfikuje nas. Ruszyliśmy pod uniwerek i w tym czasie łapaliśmy pary na Tinderze. Powania. Przeszukaliśmy Tindera, wysiedliśmy i kierowaliśmy się w stronę Uniwersytetu Walencji. No i w drodze tam próbowaliśmy nauczyć się jakichś hiszpańskich słówek, ale... Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Uczymy się hiszpańskiego. Hola? Donde esta gente? Oh, can you speak English maybe? So, okay. We wanna know where's some gallery, because we need... Can you give any tips where we can go? Jest con medic. Dziewczyna powiedziała, że galerii jest kilka. Wymieniła mi nazwy. Arena. Aqua. Antaler. Alright. I pokazała mi na mapce Google, gdzie one się znajdują. Oh shit, okej. Okay. Okej, okay, thank you so much. Dawaj, ogarniemy szkibel czy coś. Right. What do you need? You need a restroom? We need a restroom. Restroom. Exactly. We can go to the grocery bar. Yeah. There are restrooms there. Okay, alright. Chodziliśmy do Minus Pizza, bo do kibelka musimy iść. Tutaj się stary zamknijmy, będziemy spać. No i po jakiejś godzince zaczepiania studentów i pytania się ich o różne rzeczy, przyszła pewna wiadomość.
Znaleźliśmy kogoś, kto też tutaj przyleciał. Skąd? Z Francji? Z Francji, ma 27 lat. Z Francji, 27 lat ma jakaś laska. Sanie, jesteś głodny? No. Jesteśmy tak głodni, że nie pytajcie. Mieliśmy tak. Ja jadłem śniadanie o 7, 10.30 był wylot i nic nie jedliśmy od tego czasu. A jest teraz która? 16? 16 zaraz. Czyli było 12. Tak więc zjedliśmy jedną z trzech bułek i poszliśmy na plażę. Ale fawele tu są, pa. Wiedzieliśmy trochę Walencji. Wyrywa. Jakieś skateparki. Ty, ale gołębie to mają takie same jak w Polsce, what the fuck? Boiska do piłki nożnej. I w końcu doszliśmy na piękną hiszpańską plażę. Shit, gdzie jestem? I nie uwierzcie, ten bilet kosztował tylko 300 zł, a ja jestem w Hiszpanii. No, że nie mam gdzie spać jak naprawdę i zaraz zbliża się wieczór, ale zobaczcie, jakie te pale wyglądają, to jest mocarne gówno. Dziewczyna, z którą umówiliśmy się na plaży, przełożyła spotkanie na później. Po drodze zauważyłem chłopka, który kopie sobie w piłkę, więc postanowiłem podejść. Była to idealna okazja, żeby zaliczyć jeden z pięciu punktów na naszej liście. Pogadałem z nim chwilę i okazało się, że jest to Seydou Bamba, były profesjonalny piłkarz, grający m.in. dla Fiorentiny. No i dzięki panu Bambie mogliśmy zaliczyć jedno z naszych zadań. Poprosiłem Bambę, żeby przekazał coś wartościowego dla naszych polskich sportowców. Yeah, no, of course. It's something motivational, yeah. I mean, I think my, you know, my motto is keep it. I mean, keep going. It doesn't matter whatever, struggling or struggling. Yeah, you have to do it. End of the tunnel, you got lights, so just keep doing it and keep trying every time. One door is not going. Just go another door, you know, keep bunkering, and then after, you know, things come out. Just the mental is very important, right? Yeah. You have to believe in yourself every time. And practice, you know, and train hard, and then not play hard, is what I think, you know. That's why, you know, I think I believe this is the way, just keep going, keep chasing going. Yeah, yeah, yeah. Even it's bad time for you, you have to keep going, keep right? It. Yeah. As well as say, keep it, you know, just keep stronger. Po tej motywującej gadce zauważyliśmy jedną ciekawą rzecz. Cały czas pachnie mydłem. Tak, ciągle mydło. Po czym poszliśmy sobie na stację podładować sprzęty, telefony, kamerki, GoPro i powerbank, ponieważ wszystko totalnie siadło nam. Tak. Ej, dobra, jest G, bo piszemy właśnie z laską, która przyleciała tutaj do Francji. I no i chcę się spotkać, jak powiedzieliśmy o tym pomyśle, że jesteśmy tutaj na 5 dni, na dziko, bez pieniędzy. I ona mówi, że to jest zajebisty pomysł. Umówiliśmy się z nią na 22.30 w centrum obok dworca, ale... Tak skończymy pewnie, bo laska, do której, która napisała nam, że możemy wyjść i coś tam porobić w nocy, nagle nie odpisuje od pół godziny i my jesteśmy na miejscu, a jej nie ma, wystawiła nas. No nie, trzeba kombinować, widzowie. Bezdomny w Hiszpanii na 5 dni, mocne gówno. Centrum Walencji teraz, chyba jesteśmy wystawieni. Nie wiem, można jakiś, nie wiem co zrobić. Odwiedziliśmy pobliski dworzec z myślą, żeby... Yo, ej, może tutaj się kinie na dworcu. Ale po chwili... Ej, właśnie znaleźliśmy hostel, kurde. Znaczy tam jest gdzieś pokazane. Jeśli za 14 euro uda nam się wywalić na nocleg, to będzie G, bo akurat tyle mamy. Postanowiliśmy zobaczyć ten hostel.
English maybe. Yes. Are you guys? Yeah. Hostel here or? Yeah. Chat room. Which 8 or 16 people? Is it good? Yeah. Yes, yes. But how much is it for one bed? Okay, let me see. For one night? Yes. We 37. 37 euros? Yeah. For two people? No, for one people. I don't know, because we have like one other hostel to check. If you want to come here later, the reception is always open. So all right, soon. Thank you, bye. You're welcome. Thank you. Bye. Ale lipa, 37 euro, kurwa. Noc? No jak mamy 37 dolców? Dolców, euro! Jak my mamy 14? Pierwsza nocka będzie trudna, jutro będzie łatwiej, bo jutro jest piątek i myślę, że jakaś imprezka, coś, myślę, że jak podbijamy i powiemy: ej, możemy iść z wami na imprezę, to oni powiedzą: jas, to dawaj z nami! Zobaczymy, co, jak to będzie faktycznie jutro. Udaliśmy się na plażę, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, bo słyszeliśmy, że w ciągu tygodnia też są imprezki i że może uda nam się na jedną wbić. Jednak... Dobra, słuchajcie, no nocka jest lipna, no jest kurwa, która godzina? Trzecia, no, no nie wiemy, no jesteśmy na plaży. Chyba spanko na piachu gdzieś będzie, albo nie wiem, na ławce, ja pierdolę, nie wiem, trochę się cykam, że nas ukradną. No ale początki są zawsze trudne, pamiętajcie, nigdy się nie poddawajcie, nawet kurwa, teraz. Jesteśmy w kryzysowej sytuacji. Walencja uznawana jest za bezpieczne miasto, jednak tamtej nocy zobaczyliśmy coś, przez co nie czuliśmy się już tak bezpiecznie w Walencji. Ej, dobra, dobra, jest k***a przypał. Słuchajcie, szliśmy właśnie tą drogą, tam co widzieliście. Kiedy z Pawłem szliśmy deptakiem na plaży, po naszej lewej stronie zauważyliśmy grupkę młodych Hiszpanów, którzy wyglądali jakby czaili się na turystów. No i my akurat byliśmy takimi turystami z plecakami. Po prawej stronie było dwóch chłopów, też wyglądali na turystów. No i kiedy przyszliśmy już obok nich, oni zaczęli iść za nami i gwizdać. Myśleliśmy, że chcą nas prowokować i nie wiem co w sumie. I nagle sprzed nas zaczęli biec chłopacy na nas, którzy nas minęli i pobiegli do tych dwóch turystów. Jeden uderzył tego turystę i go znokautował. Wszyscy chłopacy zaczęli się zbierać dookoła nich i zaczęli zbierać jakieś rzeczy. Prawdopodobnie znokautowali go i okradli. Przestraszeni poszliśmy chwilę pod klub, gdzie byli ochroniarze i ludzie, gdzie raczej nie zrobiliby nam krzywdy. Po czym uznaliśmy, że dobrym miejscem na nocleg byłoby stacja benzynowa, która niby była otwarta 24 godziny na 7. Poszliśmy tam i dowiedzieliśmy się, że... Is this close? Alright, okay. Pani na stacji nie znała angielskiego, więc komunikowaliśmy się przez tłumacz Google. Nie wiem, zabrała mój telefon i coś pisze na tym, ja nie wiem co. Bo chcemy kupić coś do jedzenia, bo jesteśmy głodni. Fest. Prosiłem babeczkę, czy mi podłoduje telefon i podłoduje, ale... No, zamówiliśmy pizzkę, w sumie jesteśmy ciekawi, za 70 euro, co to będzie. Stary, jak to wygląda? No nic, trzeba zjeść coś. Test od razu. Kurde, to zimne jeszcze. Ale gówno. A. Zjedliśmy tą gównianą pizzę, która była zimna. Wstaliśmy i poszliśmy na plażę. Nie wiem, jakoś bawi nas fakt, że jesteśmy w Hiszpanii. Na dziko, z plecakami tylko. I nie wiem, łazimy, nie mamy nocki. Jest kurwa dosyć śmiesznie. Zobaczymy, raczej przeżyjemy. Będę dawać znaka. Dolony, że co my w ogóle zrobiliśmy? Jakiś wylot do Hiszpanii. Z zero się zachciało. Teraz śpimy na plaży. Słyszę, dzisiaj zimno, jakby to myślałem, że w ogóle będzie ciepło nawet w nocy, ale nie jest. Dobra, mam nadzieję, że nas nie okradną. Dzięki za oglądanie, widzowie, mam nadzieję, że wam się spodobał, bo w następnym odcinku będą się działy jeszcze lepsze rzeczy. Zapraszam w poniedziałek o 17:30. Ciao! Nie ciao. Adios! Tak, po hiszpańsku to jest adios.